Proszę Państwa, Ustrzyki Dolne, miejscowość, o której dziś przez cały dzień mówimy w programie Lato w Regionach i pokazujemy to, co Ustrzyki najlepszego mają. Mają wiele, dużo do zaoferowania, co dokładnie? No, na przykład jeśli chodzi o kulturę, razem z nami zespół Bandanki, pani Beata Ociołek, witamy bardzo serdecznie. Ja się tu spróbuję tak wkomponować pomiędzy tancerzy, przepraszam. Zespół z 25 lat tradycji, tak? Zespół 20 lat ukończył, 21 rok. Przepiękna młodzież, przepiękne dzieci, cudowna pasja. Po prostu to jest miasto z pasją. Oczywiście zespół mówiąc pasją. O Bandankach, trzeba wspomnieć o tym, że między innymi mieliście okazję z Mazowszem na jednej scenie występować. Tak, mieliśmy taką okazję, z czego jesteśmy bardzo dumni. No i jak to było? No, mieliśmy rzeczywiście ogromną tremę, bo to jednak jeden z najlepszych zespołów w Polsce. Najlepszy zespół w Polsce, ale daliśmy radę. Koledzy z Mazowsza coś tam podpowiedzieli? No, na pewno byli szczęśliwi, że wszystko nam dobrze poszło, bo rzeczywiście byliśmy bardzo stremowani i... Ale dzisiaj tutaj w Ustrzykach u siebie tremy nie ma, rozumiem, tak? Choć to oczywiście nie cały zespół. To jest niecały skład, ponieważ jest okres wakacyjny, niemniej jednak jest to wspaniała młodzież, cudowni tancerze. Warto ich zobaczyć. Mamy niedługo koncert, dajemy w Polańczyku na przepięknym plenerze jeziora, więc zapraszamy wszystkich. Warto z pewnością zobaczyć dla samych strojów, ale patrząc na te stroje, warto przypomnieć, że Państwo zaczynaliście od tańców country. Tak, tak, dlatego stąd też nazwa zespołu Bandanki, a więc chusta, którą noszą kowboje. Więc w repertuarze też mamy tańce country. Dobrze, też. Ale to już nie są stroje kowbojskie. Co to za stroje, powiedzcie? To są stroje z Mazowsza, są to stroje narodowe. A co jeszcze macie w programie? Jaki repertuar? Jakie stroje, jakie tańce macie? Tańce Lachów Sądeckich, Rzeszów, Kraków. Lachy sądeckie to... A twoje ulubione? Lachy sądeckie, tańce Lachów Sądeckich. Na przykład. Bo rozmawiamy jeszcze o samym koncercie tańców Mazowsza, jeśli chodzi o sam zespół Mazowsze. Czym to było dla was? Bo to była dokładna, cudowna lekcja tańców z mistrzem. Tak, to była cudowna tańca, lekcja, którą dał nam mistrz. My na pewno te lekcje nie zapomnimy i zespół idzie coraz wyżej, nie stoi w miejscu. Mamy już 3 składy zespołu. W sumie w zespole tańczy 60 osób. Są osoby, które przyjeżdżają, gościnnie tańczą. Na przykład mamy tancerkę, która studiuje na Akademii Muzycznej w Krakowie. No i to są oczywiście przyszli maturzyści, którzy kiedyś zasilą zespoły, mam nadzieję, w Rzeszowie. Rzeczywiście mają czas pomiędzy nauką a szkołą jeszcze dla Państwa zatańczyć. Tak, mają, godzą naukę, godzą taniec, przede wszystkim kochają tańce, kochają nasze polskie tańce i myślę, że niedługo pokażemy się w naszej przepięknej. Ja rozumiem, że to, że tańczycie w zespole Bandanki, to także dla was taka trochę lekcja historii, tradycji, tak? No, na pewno. I takiej współpracy uczy nas nie tylko historii, ale uczy nas takiej samodzielności. To jakie właśnie elementy są wplecione w cały zespół dotyczące właśnie Ustrzyk? Przede wszystkim są lekcje, jest warsztaty, są lekcje uczenia tożsamości lokalnej, tej, z której my pochodzimy. Większość naszych pradziadów, prapradziadków przyjechało po prostu z niedalekich ziem, które teraz należą do Ukrainy, więc to są też nasi przodkowie. Jesteśmy rodzinami mieszanymi, a więc na przykład w moim przypadku piękno i pamięć i miłość do Rzeszowszczyzny, więc mamy region rzeszowski, a więc chcemy pokazać przede wszystkim to, że małym dzieciom, od malutkich dzieci, tak jak u was, u państwa w Rzeszowie, uczy się, tak w Ustrzykach, w mieście, gdzie jest pasja, gdzie są młodzi ludzie. To tak jeszcze podsumowując, pani Beato, o tej pasji, jeszcze raz przypomnijmy, gdzie najbliższy koncert i gdzie będzie Bandanki, można zobaczyć. Ostatnia niedziela sierpnia, Polańczyk, zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Trzymamy kciuki oczywiście za kolejne występy. Polańczyk, ostatnia niedziela sierpnia.
będzie można zobaczyć zespół Bandanki. A u nas dzisiaj w programie Lato w Regionach dużo mówimy o karpackim jarmarku turystycznym, który cały czas trwa właśnie tutaj w Ustrzykach, w parku pod Dębami. Dziś niestety zespołu Bandanki ze względu na wakacje i tego, że większość członków zespołu wyjechała, nie można było tutaj zobaczyć. Za to przyjechali tutaj goście. Węgrzy, przyjechali Słowacy, przyjechali też Ukraińcy z całym swoim bogactwem. No i przyjechali specjalni goście z Londynu, zespół Tatry. No to teraz my Państwa zapraszamy na scenę, to fragment ich występu. Tatry, gościnne występy. Przyjechali do Ustrzyk z Londynu, a razem z nami Wojciech Szot, dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury. Kto teraz na scenie? Teraz jest Paweł Zygucki, Przyjaciele. To jest grupa zwojnicza kolejnego miasta partnerskiego, Ustrzyk Dolny. Powiedzmy, Wojtku, co jeszcze dzisiaj czeka tych wszystkich, którzy tutaj dotrą do Ustrzyk? Ci wszyscy, którzy zostaną do końca, będą mieli okazję jeszcze posłuchać w takim klimacie folkloru kolejnych ziem i państw, które wchodzą niejako we współudział tego karpackiego jarmarku turystycznego, bowiem zaprezentują się zespoły z Ukrainy, ze Słowacji. Będzie nasz rodzimy zespół Berdos Ustrzyckiego Domu Kultury. No i na koniec Słowiany, to już takie w mocniejszym brzmieniu, ale również z rytmami folk. Przede wszystkim mieszanka kultur, dokładnie. Wojciechu, lipiec powoli dobiega końca, co w sierpniu? W sierpniu czeka nas niebywała gratka, to może tak z wyprzedzeniem powiem, za 3 tygodnie koncert, na który pewnie wielu miłośników tego brzmienia i tego zespołu czeka, koncert KSU. Tu w tym miejscu, w tym parku, istniejący blisko 40... Na tej scenie, istniejący blisko 40 lat i działający zespół przyciąga niezliczone rzesze fanów, również turystów przyjeżdżających z najodleglejszych zakątków kraju po to, aby oddać się tej rozkoszy. Podobno w ich relacjach atmosfera tego koncertu tu odbiega od innych koncertów, gdzie występują oni w innych miastach i w innych miejscowościach Polski. Ale Ustrzyki Dolne to też motocykle. Tak, Ustrzyki Dolne to również motocykle. Tydzień wcześniej, przed koncertem KSU, 5 i 6 sierpnia organizujemy już tradycyjną imprezę, zlot motocyklowy tutaj w sercu, w stolicy Bieszczadów, w Ustrzykach Dolnych. Zapraszamy 5 i 6 sierpnia także do tego parku, gdzie na scenie 6 sierpnia usłyszymy między innymi Kobra Noc. Można powiedzieć, że tutaj w Ustrzykach cały rok coś się dzieje, każdy weekend to jakieś wydarzenia. Tak, bezsprzecznie. Cały rok, lato i zima, można powiedzieć, to takie kulminacyjne punkty. To powiedz jeszcze krótko o tych najważniejszych Najważniejsze imprezach. Przedsięwzięcia, jakie organizujemy w sezonie zimowym, to oczywiście przeglądy artystyczne, to takie pomniejsze imprezy, które są organizowane wewnątrz, pod dachem, ale tu bezsprzecznie na pierwszy plan wysuwa się przegląd filmów górskich, który organizujemy wspólnie z bieszczadzką grupą GOPR. Przyjeżdżają znani pewnie wszystkim himalaiści z kraju i zagranicy, opowiadają o swoich wysokogórskich wyprawach. Warto wówczas zarezerwować sobie czas i 2 dni spędzić w Ustrzyckim Domu Kultury. Sporo się dzieje, bo i Ustrzyki Dolne są takim zagłębiem artystów, a ludzi, którzy są rzeczywiście natchnieni. Mieliśmy okazję dziś zauważyć o poprzedzający nas występ zespołu Tatry, gdzie również występuje Marcin, tutaj do niedawna uczeń szkoły w Ustrzykach Dolnych. Pamiętam go, kiedy przed kilkoma laty uczęszczał na próby właśnie do Ustrzyckiego Domu Kultury. Dziś przyjeżdża razem z zespołem folklorystycznym z Londynu. A dziś jeszcze, tak jak Państwo słyszeli, wiele tutaj w Ustrzykach Dolnych przed nami, bo trwa, cały czas trwa karpacki jarmark turystyczny. Przypomnijmy, to ponad 40 wystawców.
z czterech krajów, bo Polska, bo Słowacja, bo Ukraina i goście z Węgier. My kończymy już program Lato w Regionach, który dziś przez cały dzień właśnie stąd nadawaliśmy. Widzą Państwo, coraz więcej ludzi tutaj się pojawia. Już zapraszamy na jutro. Dokładnie, na jutro ekipa Lato w Regionach przeniesie się, proszę Państwa, do Arłamowa. Zapraszamy wyjątkowo, bo będzie relacja z Festiwalu Muzyki Disco Polo, który już trwa w Arłamowie. A więc nieco zmienimy rytmy. Mówimy w takim razie do zobaczenia. 9:45, jutro Lato w Regionach na antenie TVP3, a u nas na antenie Za Moment Aktualności, na które także Państwa zapraszamy. Mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia.